Japonia, Korea, Francja, Szwecja czy Stany Zjednoczone. Co kraj, to obyczaj. A całe to bogactwo i różnorodność w jednej polskiej szkole. Dzieci z Wrocławskiej Szkoły Międzynarodowej urządziły dziś paradę kultur świata, by pokazać dorosłym, jak można różnić się nie tylko zgodnie, ale i efektownie. Dzień dobry, bo szczególny. Rozpoczęty wielką paradą strojów świata. We Wrocławskiej Szkole Międzynarodowej uczą się dzieci pochodzące z ponad 20 krajów. Mexico. USA. Sweden. French. Turkish. Jedna klasa i istna mieszanka kulturowa. Można by sądzić, mieszanka wybuchowa. Nie, ja bym to raczej nazwała tyglem kultur. Daje to to, że dzieci wychowywane są w bardzo otwartej atmosferze. Różne języki, potrawy, stroje. W wielonarodowym pokazie mody wzięli udział także rodzice. Dużo ludzi w Afryce nocy takie sukienki, bo bardzo ciepło. Większość uczniów stanowią dzieci azjatyckich inwestorów. Ich stroje wzbudzały spore zainteresowanie. Fajne są te stroje. A dziewczyny jak? Może być. Które ci się najbardziej podobają? Nie powiem. Dlaczego? Bo nie. Bo to tajemnica. Nie ma się co dziwić, bo wybór jest trudny. Mam na imię Jubin. Mam na imię Maja. A jestem Sophie z Rumany i jestem z Belgii. A jaki jest twój kraj? Mały, ale bardzo kulturalny. Krajem kulturalnym jest też Polska, choć i tu zdarzają się wyjątki. Czasem mi tam dokuczają, mówią na mnie Murzyn i w ogóle. Dlatego Międzynarodowa Szkoła uczy tolerancji i otwartości na inne kultury. Te dzieci już wiedzą, że każdy bez względu na kolor skóry czy wyznanie może zostać dobrym kolegą i najlepszym przyjacielem. Może warto by zaprosić te dzieci na przykład do polskiego Sejmu, gdzie mogłyby świecić dobrym przykładem. Zobaczymy. Kończymy już główne